To jest kilka słów o mnie, takiej innej postaci. Ta forma zapisu wzięła się stąd, że mam takiego znajomego w projekcie, z którym w ten sposób mniej więcej rozmawiamy czasami. Jest to taka nasz taki fun time. Jego imię jest tu ukryte. Jeżeli ktoś znajdzie, to gratuluję. Także jeżeli chodzi o mnie, właściwie ostatnio zacząłem przygodę jako freelancer, natomiast pracuję dla dość dużego projektu, o którym mam teraz próbuję troszkę powiedzieć, ale bez szczegółów. Specjalizuję się jakby w takich fullstackowych trochę tematach, to znaczy React jako moja ulubiona technologia, Angular jako technologia, z którą moja poprzednia firma najbardziej się lubiła, więc też siłą rzeczy trzeba było się znać. No i tutaj macie resztę tematów, trochę server-side renderingu, troszkę Node.js-a, GraphQL-em też od jakiegoś czasu się zajmuję. A jeżeli chodzi o tematy właśnie reaktywności, performance'u i progressive web appsów czy AMPów, to gdzieś tam po prostu tematy się pojawiły wcześniej. Temat trainer true trochę się zestarzał, bo odszedłem z firmy, w której byłem trenerem, natomiast jakby co, to jakieś tam materiały szkoleniowe mam, jakby ktoś potrzebował, to gdzieś tam będzie. Okej, na tych początkowych prezentacjach dowiedzieliśmy się już, że GraphQL jest fajny. I wiecie, zawsze jest tak, że jak zapoznajecie się z technologią, to ona na początku wydaje się taka atrakcyjna i ta technologia naprawdę jest atrakcyjna. Natomiast tak jak każda technologia, ma tam swoje jakieś takie rough edge, tak? One już zostały wspomniane dzisiaj częściowo. Natomiast ja rozmawiając często z ludźmi, którzy robią projekty, zauważyłem, że takim jednym z takich absolutnie karygodnie pomijanych tematów jest caching. Ja rozumiem, że bardzo dużo ludzi robi aplikacje, które ja je nazywam nudnymi aplikacjami biznesowymi, tak? Inni nazywają to aplikacjami klasy Enterprise. Są to aplikacje, które często hulają w intranecie, mają tam 50 użytkowników, tak? Wiadomo, wtedy temat cache'owania jest nieistotny, mamy tam pewnie jeden serwer, który radzi sobie ze wszystkim. Natomiast nie wszystkie jakby aplikacje mogą sobie na takie coś pozwolić i nie wszyscy klienci takie coś jakby mogą robić. Dobrze, to przyjrzymy się temu cachingowi. Zakładam, że wszyscy wiecie, dlaczego cachowanie jest ważne. Ja tutaj wylistowałem takie podstawowe powody. Dla tych, którzy może nie tak często z cachowaniem mają do czynienia, jest to jakby temat performance'u, jest to temat odciążania serwerów, w związku z czym jest to też temat oszczędności, szczególnie jeżeli lubicie się ze chmurą. Miałem nawet taki projekt, w którym zostało przeliczone, że zamiast robienia serwera, jakby, który będzie internacjonalizację dostarczał tam, czyli będzie po prostu jakiś node'owy instans czy tam lambda, która będzie chodzić i będzie dostarczać powiedzmy jakieś tam odpowiedzi w zależności od języka, okazało się, że taniej jest wygenerować po prostu dla CDN-a projekt na te 50 sposobów, tak, z tymi różnymi translacjami i bazować na tym, że S3 tam na AWS-ie będzie to wszystko dostarczać. Tak to się dużo lepiej cache'uje i po prostu czasami takie cięcie kosztów też się przydaje, warto o tym wiedzieć. Jeżeli już mówimy o CDN-ach, to macie jakby dystrybucję swojego kontentu na wskroś świata. Klienta, którego teraz sobie tam troszkę pracuję, ma jakby stronę w 30 językach i adresuje te jakby świat, że tak powiem, ogólnie. GraphQL jako temat u nas się pojawił głównie przez temat, który ktoś tu już napomknął, czyli overfetching, underfetching. Mianowicie tam bardzo istotnym wymaganiem jest bycie mobile friendly, bo jak wiecie lub nie wiecie, na przykład rynek afrykański jest bardzo wymagający, jeżeli chodzi o połączenie internetowe. I tam naprawdę każdy kilobajt danych się liczy, w związku z czym jakby dla naszych potrzeb performance'owych GraphQL był jednym z takich rozwiązań, które miały nam służyć do zminimalizowania payloadu, jak tylko to możliwe. Jeżeli dobrze wykorzystanie cache'owanie, często możecie skończyć z bardzo jakby z uproszczoną infrastrukturą względem tej, która jakby wymaga jakichś tam dodatkowych narzędzi. Jest to idealne zabezpieczenie przeciwko atakom denial of service. Klient, z którym teraz mam do czynienia, też często jest, właściwie regularnie jest atakowany z niektórych krajów. W związku z czym też wolą, żeby CDN-y jakby odciążały im ich własne serwery i ewentualnie, żeby tam, nie wiem, powiedzmy Akamai czy Cloudflare, tak, żeby oni się jakby borykali z tymi problemami, a nie ich własne serwery. Dobrze, więc jakie tutaj mamy takie standardowe gotchas, jeżeli chodzi o cache'owanie ogólnie? Bardzo często można doprowadzić do sytuacji, w której cache są niespójne. Pamiętajmy, że aplikacje często są wielowarstwowe, w związku z czym cache'owanie też często odbywa się wielowarstwowo. To też prowadzi do jakichś tam warunków takich, gdzie są jakieś tam wyścigi. Tak samo prosta sprawa, śmieszna, ale bardzo często się zdarza, mianowicie sumowanie się TTL-i. To znaczy, jeżeli macie dwie warstwy jakiejś tam aplikacji, to bardzo często się zdarza, że tuż przed skończeniem się jakby terminu ważności kontentu dla warstwy wyżej, ona zapyta warstwę niżej, co tam jest, powiedzmy miała 2 minuty ustawione, tak, i to było bardzo ważne, że to był bardzo krótki czas trwania tego kontentu.
I okazuje się, że ona się jeszcze załapie na to, że tamta warstwa niżej ciągle trzyma ten sam content, który właśnie zaraz za chwilkę się zaktualizuje. Sieć ma pewną latencję, tak? I doprowadzam do sytuacji, kiedy coś, co miałoby się cache'ować 2 minuty, cache'uje się 4 minuty. Jeżeli była godzina, no to 2 może być i tak dalej, tak? Więc trzeba na to uważać. No i jakby niezrozumienie przez często programistów jakby znaczenia headerów. Tutaj prosty przykład. Dlaczego ten? Bo sam bardzo długo myślałem, że tak jest. To znaczy, że no cache oznacza dla przeglądarki nie cache'uj. Nieprawda. Dla przeglądarki to oznacza sprawdź z serwerem, czy możesz użyć jakby starego kontentu. Dobrze, cache'owanie, aktywne i pasywne, tak? Ja już zaraz dojdziemy do tego tematu, gdzie jest ten GraphQL, tak? Natomiast musimy zrozumieć, że pewne decyzje trzeba podjąć zawsze. Ja tutaj nie chcę dużo komentować, pozostawię was tylko z bardzo słynnym cytatem, mianowicie zakładając, że inwalidacja cache'y jest jedną z najtrudniejszych rzeczy w IT i tak jest, i jest naprawdę paskudna. Wiem, bo system obecny w ten sposób to robi i właśnie próbujemy zrobić to w ten sposób, który będzie miał to cache'owanie w wersji pasywnej, to skupmy się na tym, że przyjmujemy wariant pasywny. Tak jak mówię, jeżeli którykolwiek temat was zainteresuje na jakby rozszerzenie go, dajcie znać na LinkedInie, to może gdzieś tam przy okazji jakiegoś meetupu się zrobi. Dobrze, i teraz tak, cache'owanie. Jakby już pokazaliśmy sobie, że ten nasz GraphQL serwer jest gdzieś tu po środku, prawda? Jeżeli chodzi o cache'owanie, możemy cache'ować zarówno w kliencie, to już zostało wspomniane, tak? Apollo ma swój cache. O tym cache'u nie chcę mówić, to jest jakby zupełnie osobny temat na zupełnie osobny jakby tok. Chciałbym się skupić na tym. I teraz tak, możemy cache'ować odpowiedzi serwera i tak samo możemy cache'ować to, co pojawia się tutaj. To było to pytanie, które padło, tak? Jeżeli mamy jakieś zewnętrzne API, co gorsze jeszcze, jeżeli płacę za dostęp do tego API, to chciałbym móc jakoś efektywnie to cache'ować, tak? I pomijam bazy danych takie typowe, bo one zazwyczaj są gdzieś tam na tej samej maszynie, albo nawet jeżeli są w pobliżu i tam jakby nie są zwiększone te koszty. Więc co tutaj jest? Tak, cache'ujmy całe odpowiedzi GraphQL-owe, no bo tak działa przeglądarka, tak ona tak rozumie generalnie request. Request odpowiedź, to może skeszować. To jest ważne. Jeżeli byśmy chcieli cache'ować parsiale, no tu już coś nie gra, tak? Ta grafowa struktura już jakby, ona nie do końca pasuje. Zaraz dojdziemy, co tam jeszcze można zrobić i co tam pasuje albo nie pasuje. No i co zrobić z tymi zewnętrznymi apisami, tak? Co tam jest ukrytego, jak sobie z tym radzić. Otóż tak, pierwszy taki temat to jest właśnie to, że GraphQL by default używa posta. U nas w projekcie to był absolutnie temat pierwszy do skorygowania. Jeszcze zanim pojawiło się to oficjalne wsparcie dla Apollo, myśmy już mieli tam zaimplementowany taki swój interceptor, tudzież middleware, teraz chyba Apollo nazywa to middlewarem, które przepisywało nam takie postowe zapytania na getowe. Dlaczego? Otóż dlatego, że dla protokołu HTTP GET oznacza coś innego niż POST. Każdy CDN, jak sobie spróbujecie pokonfigurować CDN-a, żeby posty wam przepuszczał w taki sposób, żeby dobrze się cache'owały, to uwierzcie mi, że to będzie problem, tak? Będziemy się jakieś ścieżki pojedyncze wiedzieć i tak dalej. Natomiast GET to jest GET, tak? Jest jakiś MaxAge, wiadomo, że ktoś jest zainteresowany odczytem danych i tyle. Oczywiście są strony i aplikacje, które mają mieszany content. Wyobraźmy sobie bardzo prosty przykład. To jest przykład akurat w moim przypadku też z życia wzięty, natomiast nie implementowany w oparciu GraphQL-a. Kursy językowe. Jeżeli macie kurs języka, to autor tego kursu zmienia go bardzo rzadko. Co się zmienia? To się zmieniają jakieś tam dane dla użytkownika, czyli ile zdobył punktów, czy nie wiem, które ćwiczenia wypełnił i tak dalej, tak? I znów jakby mamy połączenie danych, które mogą się bardzo dobrze cache'ować, z danymi, które ciężko jest cache'ować i warto to jakby rozdzielać. Jeżeli przepinacie się z posta na geta, pamiętajcie o tym, każdy, kto korzysta z jakiegokolwiek tam silnika typu wyszukiwanie, tak, Solara czy Elasticsearcha, będzie wiedział, że get ma ograniczenie, szczególnie Solara. Get, tak jak każdy inny request HTTP, URL ma ograniczenie, które jest zdefiniowane standardem do 2048 znaków. To niestety oznacza problemy. Zapytania GraphQL-owe bardzo szybko puchną, bardzo szybko rosną, jak się jeszcze tam uzupełni tymi endami i różnymi innymi znaczkami, żeby to był poprawny URL, to się okazuje, że to bardzo szybko puchnie. Dlatego jeżeli zdecydujecie się przepiąć z posta na geta, żeby poprawić sobie jakby zdolności do cache'owania, to pamiętajcie o tym, że są pewne limity. Są na to pewne rozwiązania, zaraz to gdzieś tam też dojdziemy. Ale tak jak mówię, to jest Lightning Talk, tu chciałbym was jakby zainteresować tematem. Jak będzie potrzeba, możemy o tym porozmawiać w szczegółach przy okazji kolejnego spotkania. W naszym wypadku używamy akceleratora HTTP, który nazywa się Varnish. Jeżeli ktoś zna, to będzie wiedział, że Varnish do ostatnio zrealizowanej wersji w ogóle nie wspierał cache'owania postów.
W związku z czym ten ciężar musieliśmy przekładać na CDN-y. A w przypadku naszej aplikacji jest tak, że 1/100 ruchu odsiewają CDN-y, a 1/100 warnisz. W związku z czym traciliśmy jakby dość dużo potencjalnie na tym cache'owaniu. W związku z czym ten get był nam bardzo potrzebny. Kolejnym jakby problemem jest, jeżeli chcecie zrobić aplikację, która ma jakieś fajne, sensowne API i chcielibyście tym API się pochwalić i współdzielić się z kimś innym, to jeżeli zrobicie je w oparciu o posta, to przeglądarka i jej jakby zabezpieczenia security cross-domenowo absolutnie nie pozwolą wam nic zrobić. To znaczy nawet deweloper, który będzie bardzo chciał skorzystać z waszego API, po prostu będzie musiał je schować za własnym proxy, zrobić własny reverse proxy, żeby móc zapukać do tego API i żeby przeglądarka go nie opluła po prostu, nie? Także jak ktoś widział kiedyś komunikat course, który ja widziałem powielokroć, to będzie wiedział, o co chodzi, tak? Z getami jest tu dużo prościej. Oczywiście serwer może też wymagać takiej polityki, natomiast nie musi, tak? Jest tu dużo łatwiej. Przeglądarka w każdym razie nie rzuca kłód pod nogi. Dobrze. Grafowa struktura danych. Ona jest bardzo piękna, jeżeli chodzi o minimalizowanie payloadu, natomiast jest bardzo niewdzięczna, jeżeli chodzi o cache'owanie części albo fragmentów tego drzewa. Tak? Jeżeli zastanowicie się i macie na przykład stronę z nawigacją, nawigacja zmienia się niesamowicie rzadko. No, często nawet w aplikacjach, które widziałem, nawigacja była w ogóle cache'owana już tam per maszyna, bo ona się tam, nie wiem, już taniej jest zrestartować po prostu maszynę, żeby się jeszcze raz te nawigacje przeliczyły, tak? Niż jakoś tam specjalnie obsługiwać. Natomiast łatwo sobie wyobrazić, że te nawigacje, powiedzmy jakieś tam kategorie nawigacyjne, będą się zmieniać bardzo rzadko, a na przykład content waszego, nie wiem, tam ćwiczenia bardzo często. Wyobraźmy sobie stronę typu media. Jeżeli macie jakieś artykuły będą na przykład breaking newsami, to autor tego artykułu będzie zakładał, że on musi go często zmieniać, tak? A na przykład artykuł, który jest tam napisany o, nie wiem, o tym, jaka była pogoda w zeszłym tygodniu, on będzie mógł sobie tam wisieć bardzo długo, tak? Będzie mógł mieć ustawiony maxage tam na, nie wiem, jeden miesiąc i nic się nie stanie. W związku z tym to się musi zmieniać i ten content, który jest schowany za tym waszym drzewem, który jest bardzo wygodny, bardzo fajny w jakby wyłuskiwaniu danych, ten content, jeżeli chcecie to dobrze cache'ować, to musicie dobrze przemyśleć, musicie dobrze przemyśleć, jak budujecie te zapytania i jak chcecie te dane pozyskiwać tak, żeby pozwolić przeglądarce też efektywnie to cache'ować albo efektywnie to cache'ować na innych warstwach waszej aplikacji. Kolejny temat, w naszym wypadku temat server-side renderingu też jest dość istotny, bo tam wiecie, crawlery, Facebook, Google, tak? No to ten temat server-side renderingu jest gdzieś tam na tapecie. Aplikacja jakby w pierwszym rzucie robi server-side rendering, później przepina się na API restowe. Na jakby strzały po JSONy, tak? To znaczy po prostu zaczyna wskakuje w tryb single page appa. Natomiast jeżeli robicie server-side rendering, to najczęściej, jeżeli ktokolwiek z was widzi jakieś takie większe aplikacje, to wie, że robi się edge-side include, czyli dzieli się ten HTML na fragmenty, te fragmenty powinny być niezależne, niezależnie cache'owane i takie narzędzia, chociażby Varnish, czyli akcelerator HTTP, potrafi sam sobie te fragmenty składać w oparciu o to, jak tam maxage'y się zmieniają. Znów, jeżeli wasza struktura danych jest skomplikowanym grafem, to Varnish tego nie zrozumie, albo jakikolwiek inny akcelerator HTTP. Więc ponownie musicie przemyśleć, jak strukturyzujecie aplikację. Okej. Jeszcze jeden temat jest taki, że warto sobie przemyśleć, zadać sobie pytanie, czy dla was GraphQL został wprowadzony do projektu, żeby właśnie przyspieszyć development. Tutaj koledzy wcześniej mówili, że naprawdę jak już się go zna, to naprawdę lekko i szybko się robi pewne rzeczy, a dość dobrze zoptymalizowane zapytania powstają. Czy jest to coś, z czym chcecie naprawdę udostępnić użytkownikom pełną elastyczność i pełną możliwość korzystania z dowolnych struktur danych, jakby które wy tam gdzieś macie, tak? No bo każda aplikacja ma skończoną ilość zapytań, koniec końców wygeneruje skończoną ilość zapytań i w oparciu o to też można robić pewną optymalizację. Dobrze. I tutaj wymienię parę możliwych rozwiązań, ja je tylko napomknę. Tak jak mówię, to jest każdy, praktycznie co drugi slajd to jest temat na pewno osobnego toka. Natomiast, żebyście wiedzieli, co można robić, oczywiście można ciąć zapytania, tak? Czyli robić na przykład dla sekcji headera zapytanie po nawigację osobno, tak? Też w oparciu o API GraphQL-owe i osobno o content, powiedzmy. Natomiast warto wtedy mieć HTTP2 już in place, bo jakby będziemy tracić na tym first meaningful paint'cie, tak? Ten pierwszy czas jakby ładowania dla nowego użytkownika szczególnie będzie bardzo cierpiał. Jest coś takiego, co się nazywa persisted queries. To jest bardzo fajny workaround na problem z getem, mianowicie dla każdego querysa jest generowany hash i serwer na podstawie tego hasha jest w stanie rozpoznać, jaki rodzaj zapytania my wykonywaliśmy, tak? Czyli to jest obejście pewnego już ograniczenia.
O tym sobie możecie poczytać. Apollo Engine, które też dzisiaj było wspomniane, już to wspiera out of the box. Są też inne rozwiązania. Można generować na podstawie projektu, na podstawie plików projektowych i tak dalej. Data sources. I tutaj jakby wspomniany data loader się pojawił. Data loader jest do jakby do baczowania zapytań. To znaczy, w naszym przypadku, bardzo prosty przykład. Mieliśmy stronę kursu. Na stronie kursu macie informację o tym, ile jest punktów do zdobycia w kursie, tak? Bardzo prosta informacja, właściwie jedna cyferka. Natomiast okazuje się, że ona miała olbrzymie konsekwencje w tym, jak musiały być dane wyłuskiwane ze strony serwera, bo kurs ma lekcje, każda lekcja ma ćwiczenia, tak? I oczywiście ja fiksowałem takiego buga performance'owego, gdzie ktoś po prostu iterował tak, weź dla tego kursu lekcję, weź dla tej lekcji wszystkie ćwiczenia, tak? Ściągnij jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, potem sprawdź, nie mają punktów, potem przejdź do kolejnej lekcji, znów ściągaj i tak dalej, nie? I oczywiście najbardziej sensownym sposobem zapytania się o te dane jest po prostu przelecenie przez wszystkie lekcje, zebranie hejdików, poproszenie jednym batchem, daj mi wszystkie lekcje, potem przez wszystkie lekcje znowu przetrawersowanie, sprawdzenie, jakie są hejdiki ćwiczeń i poproszenie jeszcze jednym requestem o wszystkie ćwiczenia. I to właśnie robi data loader. On wykorzystuje asynchroniczną naturę noda, żeby po prostu te hejdiki zebrać, zagregować i potem w następnym tiku wysłać zapytanie o wszystko, co potrzebne. Natomiast data sources, to jest nowa konstrukcja, pojawiła się w Apollo dwójce, tam w Apollo serwerze dwójce. I tam jest coś takiego, co się pojawiło, co się nazywa cache storage backend. Możecie sobie poczytać, tego można użyć. I on tam jakby najlepiej działa niby razem z tym engine, ale można też sobie z tego poradzić. Tego jeszcze nie używałem. To jest następny krok, który mam do zrobienia teraz, bo jeszcze jesteśmy na poprzedniej wersji Apollo. Natomiast my właśnie użyliśmy kolejnego tutaj punktu, mianowicie jakby nie pojawiło się gdzieś tam przy prezentacjach, pewnie dlatego, że to są wstępne tematy, jakby jest jeszcze jeden element składni, który pojawia się poza typami, mutacjami i tak dalej, mianowicie są to dyrektywy. I one są gdzieś tam opisane też w oficjalnej dokumentacji. I są takie dyrektywy, które są out of the box wspierane już przez Apollo. Takimi dyrektywami jest chociażby cache control i ten cache control możecie sobie na dowolnym polu nałożyć, na dowolnym obiekcie, znaczy na dowolnym typie tak naprawdę. I to jest już informacja, która gdzieś tam przez to wasze drzewo będzie się propagować, tak, przez ten graf. Co więcej, z tej informacji można skorzystać. Wystarczy przełączyć dwie zworki, jak inicjalizujecie waszego GraphQL-a, tą implementację serwerową. Trzeba włączyć tracing na true. By the way, też dostaniecie od razu wszystkie informacje performance'owe, o których tu koledzy mówili. Engine, ten Apollo Engine wyświetla tak naprawdę informacje na temat tego, jak dobrze zapytania działają na danym tam węźle. Ale to nie jest tak, że Apollo Engine to implementuje. Ta implementacja Apollo serwera już to wspiera, wystarczy to włączyć. I można sobie napisać swój własny procesor do tego. Tak samo jest z tym właśnie, z tymi cache control hintami. No i na końcu właśnie tutaj na liście daję wam Apollo Engine, żebyście poczytali. Nie wiedziałem, czy się pojawi. Pojawiło się, więc właściwie nie mam co tu dużo komentować.